Hej, cześć, siemano, witajcie, Stiwiaki, z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny materiał na naszym kanale z Fortnite'a. Moi drodzy, poprzedni materiał z Fortnite'a wam się bardzo spodobał, ja jestem z tego bardzo, ale to bardzo zadowolony, bo naprawdę materiał zrobił spoko wyświetlenia, oczywiście jak na mój kanał, było naprawdę dużo kciuków w górę, także jestem bardzo zadowolony i oczywiście jeśli ten materiał również wam się spodoba, to zostawcie koniecznie kciuka w górę. Zapraszam na naszego Discorda Stiwiaki, bo naprawdę dużo tam się dzieje. Na naszym Discordzie oczywiście możecie zagrać ze mną w Fortnite'a, możecie zagrać ze mną w Minecrafta, także bardzo zapraszam. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, moi drodzy, koniecznie, jeśli tego jeszcze nie robicie, to zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie koniecznie dzwoneczek, aby wyświetlały wam się powiadomienia o nowych filmach na kanale Stevie. No i zaczynamy oczywiście odcineczek od tańca, bo jakby że inaczej, także lecimy. Mam, o, to jest spoko emotka, harmonia. Także mamy harmonię. Oczywiście to do mnie totalnie nie pasuje, bo ja jestem przeciwieństwem tej harmonii. W każdym razie, moi drodzy, to są takie emotki, które ostatnio wydropiłem. A co mamy w szafce? Czy mamy w szafce coś nowego? Tak jest, mamy lotnię, wydropiłem lotnię. Taką oto, proszę bardzo. Także wygląda spoko. Aha, właśnie, bo ja tego wam w sumie nie powiedziałem. Ta emotka ogólnie harmonii jest od jednego z naszych widzów. To nie jest akurat emotka, którą wydropiłem, tego całusa wydropiłem, ale jeśli chodzi o tą emotkę, to jest właśnie emotka, którą otrzymałem od jednego z naszych widzów w prezencie, także oczywiście dziękuję bardzo. No i mówię, mam nadzieję, że w końcu, dobra, bus startuje za 9 sekund, mam nadzieję, że w końcu uda się coś ugrać, chociaż myślę, że pierwszy odcineczek, który nagrałem, który widzieliście, jeśli nie widzieliście, to oczywiście zapraszam do oglądania, wyszedł naprawdę spoko, tak czy inaczej. Dobra, lecimy od tej strony i myślę, że od krawędzi mapy zaczniemy, także możemy już skakać, już trochę osób wyskoczyło niestety. I postaram się nie umrzeć na samym początku, zobaczymy jak mi to wyjdzie. Także hop siup i zaraz naszą lotnię otwieramy, od razu wam pokażę jak moja lotnia wygląda. O, mam coś takiego, wygląda to naprawdę spoczko. Na pewno lepiej niż standardowa lotnia, którą otrzymujemy na start. Dobra. Może na ten żółty domek sobie polecimy. Tutaj widzę, że troszeczkę ludzi leci również za mną. Także bang, bang, bang. Albo mi się wydaje, albo ktoś tam strzelał, ale chyba mi się tylko wydawało. Dobra, tu mamy pułapkę, gdzieś tutaj słyszę skrzynkę, to chyba jest na dole. Także spadamy na dół, tak, mamy pierwszą skrzyneczkę, moi drodzy. Dosyć spoko bronię, ktoś tutaj już chodzi. U góry jest. Dobra, bierzemy szybko to, wezmę sobie osłonę. Bo ten gościu zaraz tu pewnie przyjdzie po mnie. Mamy harpun. W pierwszym odcinku udało mi się tym harpunem nawet kogoś zabić. Niestety ja tak czy inaczej jestem słaby w takich rzeczach, bo ogólnie myślałem, że harpun zabija na jednego strzała, jak się później dowiedziałem, niestety nie. Także chyba za 75 punktów życia zadaje, ale też nie jestem pewien. Oczywiście jeśli wiecie to, możecie mi w komentarzu napisać. Dobra, tego gościa już chyba tutaj nie ma. Idziemy do garażu, czy coś tutaj jest w garażu? Też nic nie ma, chyba wszystkie skrzyneczki już tu wyczyściliśmy, bo nawet nic nie słyszę. Bang, bang, bang. Kusi mnie, żeby korzystać z tego harpunu, ale boję się, że nie uda mi się nikogo tym zabić i od razu umrę, a jest naprawdę ciężko tym kogokolwiek trafić. Jest tutaj gdzieś gościu w tym budynku, bo go słychać. I gorzej jak ma pompę, to może być trochę lipa. Schodzimy do piwnicy, może tu jeszcze skrzyneczki nie otworzył. Niestety, tu już jest wszystko otworzone. Gościu miał pompę, na szczęście udało się go załatwić. Także mamy pierwszego killa i w ogóle tu jest coś fioletowego? Tak, niestety to jest tylko do wyrzucania bandaży. Maszyna, dobra, mamy pompę i tak, weźmiemy sobie zamiast tego. Tak jak mówię, harpun nie jest dla mnie, także sobie z tego harpunu zrezygnujemy. I co, no i lecimy na górę. Na razie mamy wszystkie dobre bronie, także myślę, że spoczko. I ten gościu, on był na dole, to najprawdopodobniej jeszcze u góry nic nie otworzył. Chyba, nie, już drzwi są pootwierane, także już tutaj był. I gdzieś jeszcze tu kolejny gościu się dobija. Gdzieś go na dole słychać. Gdzieś go tutaj słychać. A, ale ziomek! Dobra, nie zabił mnie jeszcze. Dobra, leży, ale fartem to zrobiłem. Jeszcze granatem idiota rzucił, ale...
Nie. Nie umieraj. Idzie po mnie, ale dobra, gdzieś tam z kimś innym się chyba strzela, także jest szansa, że coś tu ugram. O nie. Schodzi. Leżeć było, ziomek. Dobra, mamy kolejnego killa. Naprawdę się nie spodziewałem, że tak dobrze będzie mi szło, ale dobra gierka jest, dobra gierka. Słuchajcie, włączyłem nagrywanie i się tego totalnie nie spodziewałem. Poza odcinkami mi tak dobrze nie szło. Mamy 55, znaczy jest 55 graczy. Zobaczymy, które miejsce uda nam się zająć. Na razie nie jest źle. Także teraz jak umrzemy, ktoś tu znowu lezie, czy mi się wydaje? Muszę się wyhealować, dobra. W ogóle ile tu ludzi spadło? Kolejny ziomek. Kolejny. Nie. Ale to jakiś gamoń. To jakiś gamoń akurat był, bo totalnie nie ogarniał. Dobra, mamy kolejnego killa, nice. Ja czasem się zastanawiam, czy czasami z botami nie gram. Przydałaby się osłona. Ogólnie powiem wam, że się nie spodziewałem takiej gierki. Dobra gierka na początek. Zaraz się zacznie zmniejszać nasza strefa, także będziemy musieli stąd zwiewać. Ale dobra. Wszyscy chyba poumierali. Ten gościu, który tutaj był jakiś nieogarnięty, był totalnie. Ja nie wiem, jak on w ogóle jeszcze przeżył. Ziomeczki, spierdzielamy stąd i szukamy osłony. Ledwo co tam przeżyłem w ogóle, ale jest dobrze. Jest dobrze. Jest naprawdę spoko. Ten gościu w ogóle granatem mnie próbował zabić. Dobra, uciekamy w tym kierunku cały czas. Tutaj jest kolejny domek przy tej rzeczce. I spróbuj... Oj, to nie było dobre. Może się wyleczę. I spróbujemy, może coś tutaj będzie. Najważniejsza dla mnie teraz jest osłona. No i oczywiście bronie jakieś fioletowe, nie? To by było naprawdę spoko. Albo nawet pompa, chociaż niebieska. To też by było niezłe. Dobra, cyk. Nice, to będzie dobra gierka, słuchajcie. To będzie dobra gierka. Tak jest. U Stevie'ego tylko takie gierki. Dobra, to bierzemy. To nie jest dobry pomysł, tak na widoku trochę stać, tym bardziej jak się burza zmniejsza, to oni teraz będą wszyscy stąd wracać. Dobra. Gdzieś tu słychać skrzyneczkę. Na dole chyba i jedna chyba jest na górze. Nice, kolejna osłona. Tylko że osłonę mamy, także tu jest na razie mi niepotrzebne. Pójdziemy jeszcze po drugą skrzynkę. I tak jak mówię, przydałaby się duża osłona. To wtedy byłoby spoko. Czy to gdzieś jest u góry? Najprawdopodobniej u góry. Tak jest, mamy dużą osłonę. Normalnie, kurde, na życzenie dostałem osłonę. Nice. Widzicie? Ja to jednak czasem mam szczęście. Dobra, lecimy, ziomy. Lecimy, ziomy, Stiviaki moje, kurde. Oj. Ktoś do mnie strzela. Ktoś do mnie strzela gdzieś z daleka. Dobra, spierdzielamy stąd. Plecy. Gdzie ten gościu? Gdzieś tam w nas strzela cały czas. Tylko gdzie? Wychyliłbym. Z mostu? Czyżby z mostu? Gdzieś tu, gdzieś go... Słychać. Ja nie wiem, czy ja czasami z butami nie gram, nie? Dobra, mamy kolejną dużą osłonę, możemy to wziąć. Dobra, jestem w strefie, prawie w strefie. To zbieramy, wszystko zbieramy. I chowamy się do strefy. Tak jest, jest i strefa. Gdzieś tu kogoś słyszę. Tam się chłopy strzelają. Się im wtrącimy trochę. Ha, nice. To jest dobra giera, słuchajcie. To jest dobra giera. Kolejne dwa kille. Co prawda to było takie chamskie trochę, bo się chłopaki między sobą bili. Ale mimo wszystko kille mamy. Także co, no lecimy tutaj z chłopaków, zobaczymy, czy jakiś locik fajny był. Czy wy chłopaki coś fajnego tutaj mieliście? O, snajperka, dobra, to się przyda. Co prawda ja pompa, nice, fioletowa pompa. Mega. To jest mega. A nie, to nie jest snajperka, to jest karabin szturmowy. Skąd on wziął te fioletowe bronie? O nie, nasza strefa się zmniejsza i to jest kawał drogi do strefy. Słuchajcie, w poprzednim odcinku... najlepiej chyba udało mi się zająć 22 miejsce, a teraz jeśli nawet teraz bym umarł, to będę miał miejsce 13, także naprawdę spoko. O, ten już... Dobra.
Ja mam wrażenie naprawdę, że to są boty. To gościu totalnie nie ogarniał tematu. Chciałem apteczki wziąć, ale już się strefa tutaj zrobiła. Zrobiła strefa się, mamy plecy. I mam przesrane, bo nie mam apteczek. I to jest właśnie to, ewentualnie wezmę sobie osłonę, ale najgorzej jest być na dole, zawsze lepiej być u góry, a przeciwnika mieć pod sobą. Ale będzie beka, jak się na końcu okaże, że to są boty, nie? Ale nie będę tego usuwał, zostawię to na odcinku, chociaż się ze mnie pośmiejecie. Jeśli się okaże, że to boty, faktycznie. Pamiętam właśnie swoją pierwszą gierkę, jak grałem. Teraz uwaga, Stevie opowiada historię. Pierwsza gierka w Fortnite była taka, że po prostu się cieszyłem bardzo, bo dobrze mi szło. A jak się później okazało, jeden z widzów powiedział mi po prostu, że tam gdzieś z bazuki strzelają. Co tam się dzieje? Jeden z widzów powiedział mi po prostu, że to jest... że to są tylko niestety boty. Także no było słabo. I to też chyba są boty. Naprawdę, mam wrażenie, że to są boty. Zobaczymy to. I teraz co lepsze? Dobra, ja bym chciał to, bo to jest złote. Złota bazuka. Ja z bazuki nie umiem strzelać, ale mamy to. I gdzieś tam gościa słyszę, jak strzela. To nie jest dobry pomysł tak na widoku stać. Dobra, mamy to, bierzemy to i lecimy dalej. Aha, w ogóle mówiliście mi, żebym sobie ustawiał... Gdzieś ktoś we mnie strzela. Żebym sobie ustawiał te rzeczy, także sobie to mogę poprzestawiać. Damy pompę na pierwszego slota. To będzie lepsza opcja. I całą osłonę mi zjechał. Muszę osłonę wziąć skądś, tylko nie wiem skąd. Ale jest szansa, że coś się uda wygrać. Tylko tak jak mówię, obawiam się tego, że to są boty. Ale być może nie, no tam gdzieś się chłopy bleją. Możemy tutaj do nich iść troszkę. Ich przycisnąć. Nie będę szedł na razie do strefy. Zobaczymy, gdzie oni są. Gdzieś tam ze snajperki strzela ze wzgórza gościu. Prędzej czy później będzie do mnie musiał podejść na blisko. Ale na razie jeszcze nie musi. Oho, no to taki budowniczy. To ja nie mam szans z nim, nie? Bo ja tak nie umiem. Ja sobie z dołu będę w niego może strzelał. Dobra, cofnę. Tam drugi kolejny gdzieś z daleka ze snajperki strzela. No zobaczcie, co gościu robi. Czy on spadł na dół? Co ten gościu robi w ogóle? O, zaraz ktoś będzie musiał umrzeć. Tak czy inaczej. Jak to Spider-Man jest, zobaczcie, co gościu robi, nie? Jeden gdzieś tam ze wzgórza cały czas ze snajperki strzela, a ten w ogóle... Tutaj... Ściany buduje. Ajajajajaj. Dobra. Ten korzysta z okazji, chciał mnie załatwić. Ale mam naprawdę mało życia. Zostało dwóch graczy. Zostało, słuchajcie, dwóch graczy. I jest opcja, że to wygram. Ale strefa, dobra, mam przesrane. On też będzie musiał zaraz z tej strefy uciekać. Tylko, że on jest w lepszej pozycji, bo jest u góry. Nade mną cały czas się buduje. Uciekamy! Do strefy! Do strefy! Nice! Moi drodzy! Królewskie zwycięstwo! Pierwsze miejsce w Fortnite! Mam nadzieję, że to nie były boty. Tak jest! Pierwsza wygrana gierka! W drugim odcinku! Nice! Nice! Możecie mi dziękować, oczywiście. Także dzięki bardzo, teraz to musicie koniecznie zostawić kciuka w górę, moi drodzy. Koniecznie musicie zostawić kciuka w górę. Zobaczcie, pierwsza wygrana gra i tak jak mi właśnie jeden z widzów powiedział, dostaliśmy parasolkę, także używamy tej parasolki. Możemy sobie chyba wybrać. A nie, to jest parasol, a to jest ulewa, czyli bierzemy chyba ulewę. Wyposaż, odbierz, tak jest. A nie, to dwa przedmioty dostaliśmy, nice. Dostaliśmy taką zwykłą parasolkę i dostaliśmy... taką parasolkę, nice, mega. Dobra, czyli mamy taką parasolkę z blachy i mamy taką parasolkę z wody, nice. O to właśnie chodziło.
Moi drodzy, jeśli odcinek wam się podobał, to koniecznie zostawcie kciuka w górę, koniecznie zapraszam na naszego Discorda, Steviaki, link macie oczywiście w opisie, no i koniecznie zostawcie subka i dzwoneczek, także trzymajcie się, hej!